Hej, hej! Jak zwykle rozpoczniemy od podziękowań dla patronów i matronek tego podcastu. Patronami imiennymi są Damian Balicki, Jakub Bąk i Wiktor Bernatowicz. Dziękuję wam bardzo mocno. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego szanownego grona, niekoniecznie tego, które jest wyczytywane, ale tego w ogóle, które dokłada cegiełkę do wegaństwa, no to zapraszam serdecznie na Patronite albo na buycoffee.to. Lecimy! Nie mamy żadnych praw i żyjemy w matrixie, gdzie kupujemy żywność, która powoduje antybiotykooporność, otyłość, nadwagę, jesteśmy narażone na ubóstwo żywnościowe, czyli to jest cała katastrofa na talerzu, katastrofa zdrowotna i jednocześnie rolnicy i rolniczki też nie mają zapewnionych dochodów, dlatego że są tylko małym pionkiem na globalnym rynku żywności. Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 111 odcinka pod tytułem European Vegan Summit 2024. Myślę, że wszyscy mamy momenty, w których stanie po stronie zwierząt wydaje się taką samotną walką i na domiar złego walką w swoim idealizmie skazaną na porażkę. Jednak czy my naprawdę jesteśmy sami? Czy naprawdę nie mamy szans? Jeśli wytężymy wzrok, zobaczymy, że o weganizmie może nie mówi się na każdym rogu, ale mówi się szeroko, również poza zamkniętym gronem ulicznych aktywistów. I jedną z takich jaskółek zwiastujących roślinną zmianę jest dumnie brzmiący European Vegan Summit, czyli międzynarodowy szczyt poświęcony w całości wegańskiej transformacji. O European Vegan Summit już mieliście okazję usłyszeć kiedyś tam w wegaństwie, bo jakiś czas temu przy poprzedniej albo jeszcze poprzedniej edycji o tym szczycie rozmawialiśmy, ale właśnie teraz szczyt w roku 2024 rozpoczyna się 17 września i będzie gościł ponad 40 osób eksperckich, które skupią się w całości na rozmowach o tym, jak rozwinąć sektor roślinnej żywności i sprawić, by przyszłość stała się bardziej wegańska. EVS organizowany jest przez Green Rev Institute, którego przedstawicielkę Annę Spurek mam przyjemność dzisiaj gościć. Anno, witam cię serdecznie w wegaństwie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, wszystkie osoby, które nas słuchają. Powiedz mi, bo ja zacząłem od przedstawienia takiej dość idealistycznej wizji tego szczytu wegańskiego, ale powiem szczerze, że jak zwykle przy takich wydarzeniach zastanawia mnie jedna rzecz. Czy EVS ma szansę być usłyszany? To jest bardzo dobre pytanie i też zastanawiałam się, kiedy przedstawiałeś nas i European Vegan Summit, czy nie jesteś zbyt optymistyczna również w kontekście tego, jak zwykle prowadzisz swoje rozmowy, które mają taką zawsze taki trochę jakby szczyptę gorzkiego smaku. I taką pewną małą dozę, może nie krytyki, ale realizmu. European Vegan Summit w tym roku to już trzecia edycja tego spotkania globalnego, międzynarodowego, liderów, liderek z bardzo różnych sektorów, które są wokół weganizmu. Nauki, mediów, aktywizmu, biznesu, inwestycji, marketingu, polityki i czy jesteśmy w stanie być słyszalni i słyszalne. Tak, jesteśmy słyszalni i słyszalne, również dzięki naszym gościom i gościniom, również dzięki temu, że naszą ideą i marzeniem było zebranie na European Vegan Summit bardzo różnorodnego grona i ta nasza słyszalność i nasza widoczność. Myślę, że powinniśmy jakby na nią spojrzeć, czy jesteśmy słyszalne, ale czy jesteśmy słyszalne i widoczne w legislacji, w zmianach systemowych, w zmianach, które faktycznie są wprowadzane przez decydentów, przez polityczki, którzy stoją na straży dzisiaj, na straży mięsa na biału, business as usual. I tutaj myślę, że chciałybyśmy i chcielibyśmy być jeszcze bardziej widoczni i jeszcze bardziej słyszalni, ale wiemy, że ta walka, że ta rozmowa, ta debata publiczna o weganizmie,
po bardzo wielu twarzach kosztów sektora hodowlanego, czyli tej katastrofie klimatycznej, o prawach osób konsumenckich, prawach człowieka, prawach zwierząt, że ta debata musi być cały czas przepychana do przodu i jesteśmy świadome tego, świadomi, że to jest ultramaraton. Czyli my dzisiaj tutaj poprzez to, że tworzymy, budujemy tą debatę, tak naprawdę jesteśmy pionierkami przepychania agendy wegańskiej do agendy publicznej, agendy politycznej. Więc za każdym razem, pewnie za 20 lat, mam nadzieję, że nie za 20, ale na przykład za 2 lata czy za 5, też prawdopodobnie odpowiedziałabym Ci, chcemy więcej, chcemy jeszcze więcej. Dzisiaj też jesteśmy w takim dość szczególnym momencie, kiedy władze Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej są bardziej konserwatywne i mniej otwarte na rozmowę na temat roślinnej transformacji, przechodzenia do roślinnych diet dla ludzi, niż ta kadencja 2019-2024. Czyli wiemy, że dzisiaj nasza agenda, nasza strategia, nasze działania muszą być jeszcze silniejsze, jeszcze bardziej skoncentrowane, jeszcze mocniejsze i musimy zbudować jeszcze silniejszy ruch, żeby ten weganizm wszedł do mainstreamu, wszedł do debaty publicznej. No tak, wiesz co, też ten taki słodko-gorzki wydźwięk w moich niektórych rozmów, które tutaj prowadzę, o których wspomniałaś, to myślę, że to jest rzecz, która towarzyszy nie tylko mi, ale też towarzyszy w ogóle środowisku wegan, dlatego że wiesz, z jednej strony wszyscy mamy nadzieję i wszyscy widzimy, że jest dużo tych inicjatyw, które są jakby po stronie zwierząt, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o legislację, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, no to jakby zmian praktycznie nie ma, więc no i zadam pytanie, które zadawałem Ci ostatnio, jak rozmawialiśmy w sprawie IWS, zanim przejdziemy jeszcze do konkretów samego wydarzenia. Kiedy ta zmiana będzie? Kiedy możemy się spodziewać czegoś? Czy ten ultramaraton to jest ultramaraton, wiesz, w perspektywie lat 20, czy ultramaraton w perspektywie lat 5, nie? Jeżeli możemy się spodziewać, to raczej są jakichś malutkich zmian, delikatnych, czyli wiesz, ściągnięcia łańcuchów z psów, czy może jednak faktycznie zmiany w kontekście zwierząt hodowlanych? Musimy sobie powiedzieć wprost i powiedzieć trudną prawdę. Równa prawda brzmi tak, że jeżeli nie przestaniemy wykorzystywać zwierząt tak zwanych hodowlanych, to w perspektywie 20 lat nasza rzeczywistość będzie wyglądała zupełnie inaczej. Mówię tutaj o rzeczywistości zdrowotnej i klimatycznej, bo zwierzęta tak zwane hodowlane w legislacji są w tych dwóch miejscach w największym stopniu. Bezpieczeństwo żywności, czyli na naszych talerzach, mają to, co jemy, ma być bezpieczne, a dzisiaj jemy zwierzęta. I z drugiej strony są tam, gdzie klimat, dlatego że sektor hodowlany obok sektora paliw kopalnych jest największym motorem katastrofy klimatycznej. I więc jeżeli pytasz się mnie o czas, to też jako marzycielka chciałabym Ci powiedzieć za 2 lata. Praktycznie i tak realistycznie powiem to w ten sposób. Dzisiaj jako Green Lab Institute pracujemy nad kilkoma aktami prawnymi, które dotyczą otoczenia żywności, czyli tam, gdzie chodzimy, gdzie kupujemy żywność, albo tam, gdzie jest wyżywienie zbiorowe, szkoły, szpitale, więzienia. Z drugiej strony pracujemy nad wspólną polityką rolną, czyli tym kawałkiem tortu, takim finansowym kawałkiem tortu Unii Europejskiej, jednym z największych kawałków tortu, który powoduje, że nasze podatki trafiają do sektora hodowlanego. Mamy plan, żeby zmieniać te dwa elementy w jak najszybszym czasie. To znaczy wspólna polityka rolna po 2027 roku, po 2028 roku, żeby była jak najbardziej faktycznie prośrodowiskowa, bo celem wspólnej polityki rolnej była ochrona praw osób konsumenckich, czyli zapewnienie nam wszystkim obywatelom, obywatelkom Unii Europejskiej dostępu do zdrowej żywności, zrównoważonej, lokalnej, ochrona środowiska i w trzeciej kolejności ochrona rolników, rolniczek i ich dochodów. Dzisiaj żaden z tych celów nie jest realizowany.
władcy jedzenia, duże korporacje realizują swoją agendę. My, jako osoby konsumenckie, nie mamy żadnych praw i żyjemy w matriksie, gdzie kupujemy żywność, która powoduje antybiotykooporność, otyłość, nadwagę, jesteśmy narażone na ubóstwo żywnościowe, czyli to jest cała katastrofa na talerzu, katastrofa zdrowotna. I jednocześnie rolnicy i rolniczki też nie mają zapewnionych dochodów, dlatego że są tylko małym pionkiem na globalnym rynku żywności. Koncentrujemy się też bardzo na prawach osób konsumenckich i tu też jest wiele dyrektyw, czyli wiele tych ogólnych, bardziej generalnych praw, aktów legislacyjnych z Unii Europejskiej, które będą wdrażane w przeciągu 2 lat. Więc jeżeli chcemy porozmawiać o tym, co się udało w kontekście przechodzenia do systemów roślinnych, to porozmawiajmy o tym za 2 lata, kiedy część tych dyrektyw Unii Europejskiej, czyli tych też wdrażających strategię od pola do stołu, będzie już zaimplementowana do prawa polskiego. Też wspomniałaś o katastrofie na talerzu i przed chwilą przed nagraniem pokazywałaś mi nagrodę, którą dostaliście za katastrofę na talerzu, więc wiesz co, no to tak mnie zastanawia jedna rzecz, bo to, że ten film został doceniony, to w ogóle jest świetna sprawa, że odbił się szerokim echem, to jest świetna sprawa. Tylko w kontekście też EVS, czy to szerokie echo, to jest szerokie echo, które dociera do osób wegańskich po prostu, czy to jest szerokie echo, które faktycznie może mieć jakikolwiek wpływ na legislację? Katastrofa na talerzu jest bardzo ciekawym przykładem, dlatego że katastrofa na talerzu, to jest nasz trzeci reportaż, pierwszy wegańska Warszawa, drugi posłuchaj wegańskich biznesów i katastrofa na talerzu. Katastrofa na talerzu tylko w Polsce była kluczowym elementem lokalnych debat, obywatelskich burzy mózgów, lokalnych okrągłych stołów w ponad 20 miejscowościach. Trafiła, i tutaj ogromne brawa dla całej ekipy Greenfield Festival, która podejmuje trudne tematy i podjęła temat talerza. Trafiła na Green Film Festival, teraz będzie też w Chinach, jest pokazywana w innych krajach, czekamy na kolejne decyzje. I ona, to co ma katastrofa na talerzu, ten reportaż, który tak bardzo kompleksowo pokazuje, że nie mamy prawa do roślinnych posiłków, co robi nasza nam żywność w kontekście zdrowia, w kontekście środowiska, w kontekście oczywiście tych największych, najważniejszych ofiar, czyli zwierząt tak zwanych hodowlanych, trafia do wszystkich. Jak prowadziłyśmy jeden z naszych programów Green Advocacy Academy dla osób młodych, i to było w bardzo niewielkim stopniu osoby, które są weganami i wegankami, osoby w wieku 14-24, to w ramach ewaluacji rozmawiałam ze wszystkimi tymi osobami i większość z nich to, co mówiła, to bardzo mocno nadal wybrzmiewa w mojej głowie, że dzięki temu, że spotkały się z wieloma osobami eksperckimi, mogły zrozumieć, jak żywność wpływa na twoje zdrowie, na twoją babcię, na lokalną społeczność, na środowisko, na dzikie zwierzęta, zrozumiały, o co chodzi w transformacji systemu żywności i w weganizmie. I zrozumiały, jak kompleksowy, jak wielowymiarowy jest to hasło, że the future is vegan. Jak ono może wpłynąć na nasze życie, jakie koszty poniesiemy, jeżeli tej transformacji nie zrobimy. I ja jestem przekonana, że właśnie dzięki temu, co robimy w Future Food for Climate, czyli pracujemy z ponad 100 organizacjami, inicjatywami, i trafiamy do bardzo wielu lokalnych społeczności, w bardzo wielu kontekstach, obywatelskie burze mózgów, lokalne okrągłe stoły, rozmawiamy z samorządowcami i w ten sposób trafiamy do wszystkich osób, które, bo my wszyscy jesteśmy i wszystkie jesteśmy zainteresowane, czy to, co jemy, to, co pijemy, jest zdrowe. Czy to, co dajemy naszym dzieciom, spowoduje, że będą miały nowotwór, czy nie? I ja jestem też przekonana, że my wszyscy w głębi naszych umysłów i naszych serc jesteśmy w stanie zrozumieć, że nie możemy wykorzystywać zwierząt tak zwanych hodowlanych. Mamy tą empatię, mamy tą wrażliwość, ale w języku angielskim jest to dobre słowo disconnected. Jesteśmy totalnie rozłączeni z tym, co robi sektor hodowlany. Dzięki reklamom, dzięki marketingowi, dzięki funduszom promocji w Polsce, dzięki temu, że te ciężarówki są coraz bardziej zabudowane, dzięki temu, że te fermy wyglądają po prostu jak fabryki. My nie wiemy, co się dzieje za ich drzwiami. Okej, to pokaż tę nagrodę, co za katastrofę na talerzu, skoro masz ją już obok siebie.
Tak, tutaj ogromne podziękowania dla całego Green Film Festival oraz dla doktora Marcina Anaszewicza, który wykonuje ogromną pracę w Green Ref Institute i Future Food for Climate, trochę jakby z backstage'u, czyli mówi nam, że nie ma takiego sformułowania jak nie da się i niemożliwe. Okej, to gratulacje. Jeszcze raz, to naprawdę jest spore osiągnięcie, więc fajnie, że inicjatywa wegańska tak daleko się przebyła. No i właśnie, i wasza inicjatywa. Ale wróćmy do European Vegan Summit, bo spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o tym wydarzeniu. I w związku z tym, że to jest trzecia edycja i macie dwie już za sobą, no to po tych dwóch poprzednich, co się wydarzyło? Czy coś się wydarzyło? Czy zostaliście zauważeni jako organizatorzy? Albo czy właśnie sam szczyt został zauważony? Czy po prostu przeszło to bez tego echa, o którym mówiliśmy przed chwilką? Został zauważony przez bardzo dużą część społeczności, powiedziałabym bardziej biznesowej, czyli związanej z tym, jak funkcjonują, gdzie są wegańskie startupy, kto inwestuje w wegańskie startupy, kto chce zainwestować i zaczyna się interesować, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, jak to funkcjonuje, ile ich jest. Na pewno został też zauważony przez środowisko naukowe i to jest bardzo ciekawe dla nas, dlatego że ten pierwszy szczyt był takim, pamiętam, że byłeś tam też gościem, był też takim totalnym jakby zbiorem różnych pomysłów, różnych tematów, 17 paneli, 17 sesji. Ten drugi szczyt był mocno polityczny. Tam było o politykach, o zrównoważonym systemie żywnościowym w Unii Europejskiej i ten trzeci szczyt uznałyśmy, że czas porozmawiać o tym, o co chodzi z tymi sukcesorami czy zamiennikami żywności zwierzęcej, mięsa na biały jaj. Czas porozmawiać o tym, jak w to inwestować, jak to powstaje, na jakie bariery prawne, legislacyjne, cenzurę, nazewnictwa i tak dalej trafia. Ja też nie ukrywam, że bardzo dużo dały nam Twoje uwagi i uwagi innych osób eksperckich ze świata mediów dotyczące tego, jak możemy robić takie wydarzenia i mocna intensyfikacja tych takich wydarzeń wokół, czyli różnych spotkań z EPOS Talks Online, ale również ta forma uczestnictwa. Już dzisiaj możecie zarejestrować się na Zoom webinar i po prostu brać udział online w tym wydarzeniu, nie tylko obserwować transmisję i zadawać pytania na YouTubie czy na Facebooku, ale po prostu zadać pytania w trakcie panelu, w trakcie sesji, porozmawiać z tymi świetnymi osobami, bo mamy naprawdę bardzo świetny skład. I też my bardzo mocno obserwujemy wszystkie wegańskie szczyty, wydarzenia, eventy, Vegan Women Summit, rozmowy takie jak ty prowadzisz, tutaj też pojawiło się, ostatnio słyszałam świetną rozmowę u ciebie dotyczącą zwierząt tak zwanych domowych z profesorem Elżanowskim. Do nas też zgłosiły się takie osoby, będzie profesor Knight, będzie mówił właśnie o wegańskiej żywności dla psów. Więc pojawia się bardzo dużo tematów, zgłaszają się coraz nowe osoby, zgłaszają się nowe organizacje. My też chciałyśmy bardzo skoncentrować się teraz na biznesie, na tym rozmowie, czy to jest tak, że my wchodzimy do sklepu i jest jedna półka, albo jak w Lidlu, trochę przemieszane i faktycznie dlaczego ta żywność jest droższa, dlaczego ta żywność jest mniej dostępna, dlaczego tej żywności nie widzimy tak w reklamach, w marketingu, dlaczego ta żywność nie jest promowana przez Unię Europejską, nie jest dofinansowana ze wspólnej polityki rolnej, kto ją tworzy, kto walczy na tym rynku, bo to są pionierzy i pionierki walki z systemem. No tak, 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 bo w ogóle też mam wrażenie, że troszeczkę wybiegliśmy do przodu, bo nie powiedzieliśmy sobie, czym właściwie jest ten europejski szczyt wegański, bo znaczy, no ja wiem, że to jest seria spotkań, seria paneli, ale jak to się odbywa, jaka jest struktura tego wszystkiego i właśnie to można zobaczyć fizycznie, obejrzeć online, jak to jest? Mogłabyś opowiedzieć kilka słów o tym? Jasne. Jeszcze w tym roku kontynuujemy naszą drogę online. Na przyszły rok mamy już trochę inne plany, ale o planach może w przyszłym roku. W tym roku będzie to w 100% online. Możecie dołączyć poprzez rejestrację bezpłatną oczywiście i cały udział jest bezpłatny.
I już zaczynamy 17 września o godzinie 16 i codziennie 17, 18, 19, od 16 do 22 możecie wziąć udział w 4 panelach, sesjach dziennie. Mamy 2 formaty, albo to jest po prostu debata, mamy zaproszonych gości, gościnie, albo to jest rozmowa jeden na jeden, albo jak w przypadku takiego panelu z twórcą Heury i z twórczynią V-Bajca, to jest rozmowa 1 na 2, kiedy możemy zadać więcej pytań, możemy też poznać historię tych osób. Dołączając online, możecie też zadawać pytania, łączać się do dyskusji. Nie mamy już tej formy, która była poprzednio, czyli tylko transmisja i zadawanie pytań na Facebooku czy na YouTubie. Tak, to tyle. To tyle. Okej, czyli w tym roku jeszcze online, ale za rok to co, już wynajmujecie salę, zapraszacie wszystkich w jedno miejsce i można przyjechać? Będzie? Mamy duże plany. Okay. Mamy duże plany, dlatego że wiemy też z doświadczenia, organizując Forum Bezpiecznej Żywności, takie wydarzenie polskie dotyczące właśnie bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, że spotykając się offline, tworzymy pewną platformę, networking, takie związki, relacje, które trwają dłużej i też jest to bardzo atrakcyjna forma dla osób decyzyjnych. Na Forum Bezpiecznej Żywności w zeszłym roku był minister klimatu i środowiska i ministra edukacji narodowej. I oni chętnie uczestniczą w takich spotkaniach. Mamy też doświadczenie offline'owe, bardzo dobre ostatnio, właśnie tutaj, jeżeli mówimy o wpływie na osoby decydenckie i o tym, co nam się, nie lubię tego słowa, udaje, nam się nie udaje, po prostu napracujemy, na co zapracowałyśmy, to jest seminarium roślinne, posiłki roślinna szkoła z Urzecznika Praw Obywatelskich, gdzie była marszałkini Senatu, były radne, radni i to są takie wydarzenia, które faktycznie odczuwamy, że mają duży wpływ na tworzenie mocniejszych, silniejszych więzi. Teraz też pracujemy w takiej koalicji międzynarodowej Food Voices Coalition, gdzie zajmujemy się obywatelami, obywatelkami i prawem do zdrowej, roślinnej żywności w kontekście tego, co oferują nam sieci handlowe, supermarkety, dyskonty i takim głosem obywateli, obywatelek, takim głosem nie wegan, weganek, takim głosem nas wszystkich. I tam spotykając się offline'owo mamy okazję zrozumieć, że to prawda, że online oferuje nam bardzo dużo, ale to też prawda, że offline tworzy trwalsze więzi, trwalsze projekty i daje zupełnie inne możliwości. Tak, no nawet jeżeli chodzi o spotkania pomiędzy osobami, które prezentują, biorą udział w panelach po prostu, to one mają okazję porozmawiać ze sobą, a nie tylko połączyć się na chwilę i zaraz się rozłączyć znowu. Tylko tak myślę sobie, bo jeżeli mówisz o posiłkach w kontekście klimatu, mówisz o roślinnej szkole, to już tak ten, ale no, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o szczycie wegańskim, to polityk, który by przyszedł na szczyt wegański i byłby zobaczony, sfotografowany, opisany gdziekolwiek, to jest już pewna deklaracja, wiesz, światopoglądowa, nie? A posiłki dla klimatu, z tego zawsze można się wyłgać. O, tam nie moja sprawa. Więc wiesz, czy ten wegańizm nie odstraszy polityków? Wiesz co, my musimy też nauczyć się, że słowo weganizm, wegańskie, wegańska jest słowem, które niesie za sobą bardzo mocną, dużą treść i bardzo dużą prawdę i nie możemy go nie używać. Ja rozumiem ten taki, taką skłonność, taką pokusę, żeby użyć innego słowa, które jest bardziej miękkie, które spowoduje, że będziemy postrzegane jako bardziej umiarkowane, ale my go celowo nie używamy. I w tym roku Eleonora Evi, Benedetta Scuderi, ale też polityczki z Hiszpanii będą na European Vegan Summit i na Forum Bezpiecznej Żywności doszło do takiej sytuacji, kiedy zaprosiłyśmy właśnie wiceministra klimatu i środowiska, wiceministra edukacji narodowej i te osoby przyszły, wiedząc, że reprezentujemy ten tak zwany radykalny nurt w transformacji systemu żywności, przyszły i
mówiły w sposób bardzo precyzyjny, bardzo transparentny. Ja bym się nie bała słowa weganizm, ja bym się bała i zacznę się bać, jeżeli weganizm zniknie w ogóle z agendy mediów. To słowo zacznie być zastępowane roślinne, bardziej roślinne, zrównoważone, bo to są słowa, które nie mają definicji i mogą spowodować, że uznamy, że wykorzystywanie zwierząt nie jest takie złe, no. A wykorzystywanie zwierząt jest najgorszą rzeczą, jaka nam się nie przytrafiła, ale do jakiej doprowadziliśmy i ma ogromne konsekwencje dla jakości naszego życia, jakości demokracji, jakości debaty i naszej przyszłości. Tak, to jestem tego samego zdania, tylko po prostu, wiesz, znam ludzi, którzy boją się używać słowa weganizm i rozumiem, że w niektórych kontekstach no, biznesowych na przykład, nie, to nie zawsze przynosi tyle zysku, ile użycie słowa roślinne. No ale dobra, to jest jedna sprawa. European Vegan Summit tak naprawdę nie jest tylko wydarzeniem europejskim, wbrew samej nazwie, nie? Też mówicie trochę o wychodzeniu poza Europę, bo tam pojawia się USA, Kanada, Australia, pojawiają się goście też spoza samej Europy. Czy właśnie, bo europejski szczyt wegański, czy mówienie o weganizmie w kontekście Europy ma sens bez tego kontekstu międzykontynentalnego? I dlaczego europejski, a nie światowy na przykład? Dlatego, że Greengrass Institute od początku bardzo mocno zakotwiczył się na poziomie europejskim. Polityka europejska, od pola do stołu, działania legislacyjne, działania rzecznicze, strażnicze, koalicje i my też wiemy, że te 70-80% legislacji unijnej, która wpływa później do Polski, to jest właśnie ta legislacja, którą stosujemy w państwach członkowskich. I faktycznie European Vegan Summit, ta nazwa może z lekka zmylić, przy czym zapraszamy osoby z Indii, z Chin, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, również dlatego, że system żywności globalnie jest zepsuty. To znaczy, jeżeli spojrzysz dzisiaj na władców żywności, Tysona, Smithfielda, Cargilla, to są firmy, to są, ciężko też jakby powiedzieć, tylko firmy, to są organizacje, to są podmioty powiązane też w Polsce z wieloma spółkami, o bardzo wielu koneksjach, o bardzo wielu relacjach, o bardzo wielu różnych spółkach w różnych krajach, które w bardzo precyzyjny sposób globalnie zarządzają żywnością. No i w sektorze hodowlanym od uprawy paszy, po produkcję paszy, insekty na pasze, antybiotyki, nawet kosmetyki, fermy, czyli jakby biorą w dłoń całość naszego łańcucha dostaw, łańcucha produkcji i dystrybucji. Dlatego też my w ramach European Vegan Summit musimy i myślimy globalnie i zapraszamy wszystkich najważniejszych przedstawicieli, przedstawicielki, a to European wzięło się właśnie z tego, że po pierwsze byłyśmy bardzo mocno wbite w tą europejską rzeczywistość legislacyjną, strategiczną, a po drugie też dlatego, że jeżeli chcemy coś dzisiaj zmienić w Polsce, to musimy nie tylko iść na poziom lokalny, krajowy, ale też musimy iść do naszych przedstawicieli, przedstawicielek w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej. Okej, zrozumiała sprawa. W takim razie jako społeczeństwo europejskie, bo tutaj no, mieszkamy w Europie i jakby koncentrujemy się wokół Europy, w jakim momencie roślinnej transformacji my się teraz znajdujemy? Jak roślinne biznesy stoją w porównaniu do tego tradycyjnego zwierzęcego sektora? To jest moment turbulencji. To jest moment bardzo silny. A to ze względu na zmianę składu w parlamencie? Ze względu na zmianę składu te turbulencje będą silniejsze. Będzie bardzo silny opór, bo jest bardzo silne lobby i to już obserwowaliśmy tak naprawdę od 2022 roku. Czyli jakby spojrzał na 2022, deklaracja wersalska, więcej produkcji paszy. Następnie idziemy na wszystkie rezolucje dotyczące bezpieczeństwa żywności, hodowla zwierząt, wzmocnienie hodowców. 2023 brak
bardzo ważnych aktów, które miała przedstawić Unia Europejska, czyli brak tak zwanego zrównoważonego systemu żywnościowego, brak w ramach promocji produktów rolno-spożywczych, czyli tego, że finansujemy kampanie marketingowe mięsa i nabiału. Następnie 2024 i już widzimy, że Ursula von der Leyen mówi, jednak pestycydy zostawiamy na boku, czyli rozporządzenie o środkach ochrony roślin jest gdzieś odłożone na półkę, jest rozwodniona wspólna polityka rolna i jest bardzo silny nacisk na to, żeby wspierać sektor hodowlany. I co to powoduje? Bo my bardzo często nie łączymy tych dwóch rzeczy, jakby wegańskie biznesy, czyli te biznesy etyczne, z tym elementem sektora hodowlanego. Po pierwsze, we wspólnej polityce rolnej wyraźnie nie ma finansowania na kampanie marketingowe. Mówię o kampaniach o wartości 6 milionów euro, 7 milionów. Nie, to nie mówimy o pieniądzach 10 tysięcy złotych. Nie ma tego finansowania dla sektora roślinnych sukcesorów. Nie ma też tego finansowania, jeżeli chodzi chociażby o taki malutki kawałek tortu, program warzywa, owoce, mleko w szkole. Mleko jest tylko zwierzęce, czyli cały czas mamy tą promocję mleka zwierzęcego w szkołach. W Polsce to jest 10 milionów euro, 11 czy 12 tysięcy szkół. Czyli tutaj mamy jakby już brak wsparcia. Czyli jeżeli ty mówisz, dobra, będę produkował mleko roślinne, czyli napój roślinny, kolejna rzecz, napój, nie możesz tego nazwać mlekiem. Czyli nie idziesz po mleko do kawy, idziesz po napój do kawy. To jest kwestia całego nazewnictwa i tego też, jak funkcjonują te zamienniki. Teraz jest walka od grudnia w Polsce, od grudnia 2023 roku, kiedy tak zwany rząd dwutygodniowy wprowadził rozporządzenie, które ma znieść możliwość nazywania kiełbaski parówki kiełbaską parówką, bo kiełbaska parówka jest tylko ze zwierzęcia, czy też z jego różnych elementów, a nie jest roślinna. Czyli mamy jakby ten element finansowania i to jest, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, słuchaczki, kasa decyduje o tym, jak się będą rozwijały te biznesy, czy będą miały możliwość rozwoju, czy będą miały możliwość pozyskania pieniędzy na promocję, na inwestycje, czy będą obecne w szkołach. Nie ma tego dzisiaj we wspólnej polityce rolnej i tego Unia Europejska nie promuje. Wzmacnia sektor hodowlany, wzmacnia produkcję paszy, produkcję owadów na paszę, uprawy paszowe itd., itd. Z drugiej strony mamy nazewnictwo, czyli osoby, które wchodzą do sklepu, rozglądają się, zastanawiają, no to widzą, że są napoje. Z trzeciej strony mamy kwestię polityki fiskalnej. VAT we Włoszech 22% na napoje roślinne, czyli mleko roślinne, 4% na mleko zwierzęce. Mamy jakby kolejny element. Z trzeciej strony mamy, czy to już czwarta strona, mamy wielkich graczy, czyli supermarkety, dyskonty, sieci handlowe takie jak Żabka. Jeżeli Państwo spojrzycie na nasz raport Meet Us Halfway, my tam zbadałyśmy 5 sieci, oni nie wykazują emisji. Z emisji gazów cieplarnianych, z tak zwanych emisji pośrednich, czyli z tego, że sprzedają mleko, nabiał, zwierzęcy, mięso, że to promują, że mamy te wojny cenowe, że mamy te zakupy, kupimy sobie dwie kiełbaski, będzie taniej i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały ten system dzisiaj jest systemem jakby business as usual i zauważmy, że w tych turbulencjach, w których dzisiaj jesteśmy, lobby mówi, musimy tego bronić. Absolutnie bronimy, ale nie tylko bronimy, atakujemy. Jeżeli w 2020 roku nie przeszła poprawka 165 dotycząca veggie burgera, czyli tego, że wegańskie burgery nie będą burgerami, nie wiem czy będą, czym będą, ale nie będą nazywały się w ten sposób, to dzisiaj lobby atakuje. Zróbmy tak, żeby przeszła. Zróbmy tak, żeby w czasie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, czyli pierwsza połowa 2025, to przeszło. Żeby osoba konsumencka, żebym ja wchodząc do Żabki musiała kupować nie szynkę wegańską, ale jakieś plastry. I to wszystko powoduje, że lobby jakby dzisiaj mocno mówi, brońmy i atakujmy. To też wystarczy spojrzeć na fundusze promocji. Na pewno obserwujecie te strony różnego typu, które mówią wegeterror, organizują konferencje, jak walczyć z wegeterrorem, ekoterrorem. To nieprawda, że hodowla krów szkodzi środowisku, jest zrównoważona.
Ten moment turbulencji wymaga od nas masy krytycznej, działania, nie poddawania się, nie chowania weganizmu do szuflady, tylko działania w taki sposób, w jaki działa dobrze. Czyli obserwowania tych, którzy atakują i mówienia, my też nie będziemy się cofać. Będziemy mówić o wszystkich kosztach. Wyciągniemy z danych naukowych, czy też pokażemy te dane naukowe, bo nawet tego nie trzeba wyciągać, to po prostu alarmy wszędzie dzwonią. Zdrowie, otyłość, nadwagę, antybiotyki, pandemie. Pokażemy Wam koszty dla zanieczyszczenia wody, środowiska, pokażemy Wam deforestację, pokażemy Wam, co zrobią hodowle owadów, insektów na pasze. I to trzeba cały czas robić. Ten moment turbulencji, no jest trudny, wyobrażasz to sobie, znasz tą frustrację, znasz tą samotność, ale powiedzmy sobie wprost, ludzie, społeczeństwo o tym nie wie. No tak, tak, i tak. To też jest o tym nie wie, ale bardzo ciekawe i smutne w tym wszystkim też jest to, że to jest tak w kontrze do zachowań konsumenckich, do trendów, nie? No przecież mleka roślinne nie stały się popularne dlatego, że ktoś włożył tam ogromne pieniądze i nagle wypełni półki w supermarketach, tylko dlatego, że ludzie to po prostu kupują i ludzie potrzebują różnorodności. I w momencie, kiedy zaczniemy ich wprowadzać błąd albo utrudnimy im znajdowanie tego typu produktów, to no cóż, no to jest działanie troszeczkę na siłę. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy, kiedy to się skończy, kiedy ta hodowlana bańka promocyjna gdzieś pęknie w którymś momencie, bo jestem przekonany, że to nastąpi, tylko nie wiem kiedy. Zatem czy w tej kadencji Parlamentu Europejskiego jest szansa, że wydarzy się coś prowegańskiego? Cokolwiek? W tej kadencji Parlamentu Europejskiego mamy do załatwienia kilka rzeczy. To jest wspólna polityka rolna, to jest kwestia promocji mięsa i nabiału, to jest kwestia programów szkolnych, to jest kwestia dowiezienia tych aktów z tej legislacji, z od pola do stołu, które jeszcze się ostały. Czy one będą prowegańskie? Będą na pewno bardziej zrównoważona, będą na pewno wskazywały dobry kierunek, ale powiedzmy sobie wprost, ta poprzednia kadencja była kadencją, która przyspieszyła negatywne decyzje w ciągu ostatnich 2 lat. No, też możesz spojrzeć na rewizję prawodawstwa dla zwierząt tak zwanych hodowlanych. Oczywiście to jest rewizja prawodawstwa dla bezpieczeństwa żywności, nie dla zwierząt tak zwanych hodowlanych, my to wiemy. Nie oszukujmy się, że to chodziło o dobro zwierząt tak zwanych hodowlanych. To chodziło o to, żeby żywność była bardziej bezpieczna, dlatego że tylko w tym roku okazało się, że ze względu na mięso z kurczaka, tutaj afera, skandal, Superdrop, Wielka Brytania, Polska, osoby konsumenckie umierały po spożyciu różnych produktów właśnie z mięsem z kurczaka. I zarówno Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, jak i polskie instytucje publiczne powiedziały, że nie ma możliwości śledzenia czy też wskazania winnego. Czyli ten element bezpieczeństwa żywności, myślę, że będzie takim elementem, który pozwoli nam, dlatego też Greenref Institute przystąpił jako interesariusz do Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, pozwoli nam na opracowywanie bardziej zrównoważonego prawa. Ale jeżeli chciałbyś zapytać, czy to będzie wegańskie, my potrzebujemy wegańskich polityków i polityczek, my potrzebujemy wegańskiego głosu, bo my potrzebujemy debaty, która w głowach społeczeństwa, w głowach obywateli i obywatelek zapali czerwoną lampkę. I te osoby powiedzą, chwila, ja żyję w jakimś mięsnym matriksie, idę do sklepu, promocja mięsa, wracam do domu, patrzę, reklamy mięsa, idę do szkoły, nie mam dostępu do roślinnej żywności. Czyli żyję w mięsnym matriksie, który opłaca się korporacjom i władcom jedzenia i musimy to przerwać. Ja jestem pewna, że gdybyśmy mieli takie wsparcie Unii Europejskiej, jakie ma sektor hodowlany, to obywatele i obywatelki sami wypowiedzieli zdjęcie dzisiaj zwierzęta z talerzy. Okej, okay, no ale to też jest właśnie kwestia konsumentów, nie? I kwestia tych zmian, które w konsumentach zachodzą. Więc tutaj chciałem się ciebie zapytać o tego, kim będzie konsument na rynku europejskim za czas jakiś, w ciągu kilku najbliższych lat, jaki on się stanie, jaki będzie konsument przyszłości i jaki on jest teraz, bo pewne zmiany zaszły na pewno.
Po pierwsze, nie lubię słowa konsument. Okay. Mam z nim problem. Mam z nim problem, dlatego że to mnie sprowadza do roli osoby z portfelem, ocenianej według tego, gdzie mieszkam, ile mam lat i ile mam w portfelu. A żywność jest jednak takim zasobem, do którego powinniśmy mieć prawo, bo mamy prawo, powinniśmy mieć prawo do zdrowej, zrównoważonej, etycznej żywności. To powinno być nasze prawo, jedno z takich podstawowych praw do bezpiecznej żywności. Z drugiej strony powinniśmy mieć zagwarantowane prawo do życia w czystym środowisku i to się bezpośrednio wiąże z żywnością i o tym świetnie wiesz. I Państwo na pewno też. W związku z powyższym jakby mam problem z tym słowem konsument, konsumentka i druga kwestia, której też nie popieramy, to takie myślenie o tym, że my mamy największy wpływ jako osoby konsumenckie. To prawda. Wybieramy 3 razy dziennie, czy będziemy jeść etycznie, czy zjemy zwierzęta, czy zjemy zdrowo. Ale na nasze wybory ma wpływ system i struktura. I wystarczy, żebyście Państwo teraz wstali, poszli do pierwszego sklepu i policzyli, ile jest produktów sera na półkach zwierzęcego, a ile jest sera roślinnego i jak się kształtują ceny. I to nam pokaże, że dzisiaj nie żyjemy w sytuacji, kiedy mamy zupełnie wolny wybór i dostęp do zdrowej żywności, też lokalnej żywności, bo to też jest ważne, żebyśmy nie jedli czereśni z Argentyny w lutym, tylko żebyśmy jedli zdrową, lokalną żywność. W Polsce jest uprawianych ponad 30 rodzajów warzyw, mamy bardzo duży wybór. Oczywiście, jeżeli dalej będziemy kontynuować zjadanie zwierząt, to prawdopodobnie z tych 30 zostaną 3 albo jeszcze mniej. Jaki będzie konsument, konsumentka przyszłości? Na to pytanie mogłabym odpowiedzieć za 2 miesiące, jeżeli chodzi o osoby w wieku 18-25 lat, bo, panie redaktorze, prowadzimy badanie razem z firmą More in Common dotyczące tego, jak osoby młode, i tutaj pomyliłam się w wieku, bo to jest jednak 15-18, czyli to jest liceum, czyli jeszcze młodsze, jak osoby młode podejmują, w jaki sposób podejmują swoje wybory w sklepach, swoje wybory właśnie dotyczące żywności, czy zwracają uwagę na klimat, czy na zdrowie, czy głównie na portfel. Ja mam nadzieję, że za 20 lat ubóstwo żywnościowe, które jest bezpośrednio powiązane z ubóstwem klimatycznym i jest też drugą stroną medalu pod tytułem głód i niedowaga, bo to jest też otyłość i nadwaga, przejdą do historii. Mam nadzieję, że dzięki edukacji zdrowotnej, edukacji klimatycznej, dzięki dyrektywie dotyczącej tak zwanych środowiskowych oświadczeń, dzięki dyrektywie w sprawie zrównoważonego rozwoju i dzięki dyrektywie w sprawie greenwashingu będziemy mieć taką sytuację, że kiedy będę wchodzić do sklepu, to będę wiedzieć, co kupuję i co jest w tej żywności. Że jednak wejdzie rozporządzenie dotyczące zrównoważonego systemu żywnościowego i to oznakowanie nie będzie polegać na tym, że ja będę studiować etykietę i zastanawiać się, co jest czym i jeszcze sprawdzać, które oznaczenie co oznacza, tylko że jako osoba konsumencka, jako konsumentka będę w stanie powiedzieć, ok, kupuję i że będę miała dostęp do lokalnej żywności też w szkole, lokalnej roślinnej żywności. My przeprowadziłyśmy teraz analizę ponad 300 jadłospisów szkolnych i to jest przepis na nowotwory głośliwe. Tam po prostu, jeżeli weźmiemy te menu, te jadłospisy, to możemy od razu iść do pierwszego onkologa i zapytać się, rak jelita grubego, rak piersi, rak prostaty, otyłość, nadwaga. Ale no, w szpitalach czyli jest inaczej, nie jest inaczej pod tym względem. Mam nadzieję, że za 20 lat, wchodząc do sklepu, będziemy mieć dostęp do tego, co jest lokalne, do tego, co nie jest transportowane i do tego, co jest roślinne, iż na półkach nie będzie 50% żywności roślinnej, tylko, no oczywiście w mojej wizji 100%, w wizji bardziej negatywnej i zachowawczej 99%. Okej, no byłoby miło, ja bym zdecydowanie nie pogardził sklepem, w którym mogę kupić wszystko. A mówisz o badaniu młodzieży w wieku 15-18 lat.
Okej, okay, tylko że wcześniej mówiłaś o tym, że my jako konsumenci nie do końca mamy wpływ na to, co wybieramy, ze względu na to, że ceny są różne i dostępność jest różna. A taki konsument 15, 16, 17, 18-letni dodatkowo może nie mieć wpływu, dlatego że najprawdopodobniej nie robi dużych zakupów sam sobie do domu. Więc wiesz, na ile tego typu badanie może być miarodajne, nie? Czy wy badacie raczej jakby życzeniowe podejście do zakupów, czy faktycznie to, co się znajduje w lodówce u nich? Nie doceniałabym tej grupy osób. To jest grupa osób, z którą od lat pracujemy też w Green Advocacy Academy i to jest grupa osób, która ma takie trzy ważne cechy. Jedna to to, że wchodząc do szkoły średniej nie masz już wyżywienia zbiorowego, czyli te szkoły nie mają obowiązku zapewnienia wyżywienia zbiorowego. Czyli ty musisz zdecydować, co zjesz, co kupisz w sklepiku, w sklepie niedaleko, na stacji benzynowej, albo co przyniesiesz z domu. Drugie to to, że te osoby mają ogromny wpływ na swoich rodziców, opiekunów, opiekunki prawne. Ogromny. Dlatego, że to one mają cały czas otwartość, wrażliwość, to one stoją na froncie potencjalnych ofiar katastrofy klimatycznej i wojny o wodę i zasoby. I z trzeciej strony to są osoby, które za chwilę będą miały własne gospodarstwa domowe i za chwilę będą same dokonywać tych wyborów. W ramach drugiego Forum Bezpiecznej Żywności była taka ostatnia świetna wypowiedź osoby z akcji uczniowskiej, która w ciągu 40 sekund streściła wszystkie problemy sektora żywności. Za drogo, dostępność takich produktów jak właśnie sieci w stylu McDonald's i ich atrakcyjność, to jak one się reklamują, jak się sprzedają, co nam sprzedają, brak dostępu do tej zdrowej żywności w momencie, kiedy masz 40 godzin zajęć lekcyjnych w ciągu tygodnia i ograniczone środki finansowe. Ja myślę, że w tej sytuacji musimy też powiedzieć sobie taki ważny fakt, że to jest ultramaraton, ale my komuś musimy przekazać sztafetę. I to są te osoby, które wezmą tą sztafetę. I one na pewno, jestem przekonana, że będą podejmować inne decyzje niż my podejmowaliśmy. Również dlatego, że nasze działania spowodowały, że tak zepsuliśmy świat, że one będą zmuszone podejmować inne decyzje. Ponieważ staną twarzą w twarz z nierównościami, z wojnami, z brakiem zasobów, być może z brakiem jabłek w Polsce, jeżeli dalej będziemy mieć takie tak silne zjawiska klimatyczne. Czyli w ogóle z całkowitą zmianą myślenia o bezpieczeństwie. Czyli spodziewasz się, że to będą klienci, dorośli klienci już bardziej świadomi niż my, tak? W zakresie żywienia. Jakby nie przenosiłabym tylko na nich odpowiedzialności. Nie, ale... w żadnym wypadku. Nie, to nie o to chodzi. Tylko pytam się w kontekście tego badania, o którym mówiłaś, nie? I od tego, jakie wyniki prognozujesz. Nie prognozuję nigdy wyników, dlatego że najlepsze, co możecie spotkać, to to, że ktoś w tym procesie uczenia się, bo my cały czas jesteśmy w procesie uczenia się jako organizacja, jako osoby, w tym systemie żywności, który jest totalnym matriksem przemocy, legend, mitów i tradycji tak zwanej i przeszłości. Więc to, z czym zwykle spotykam się, to, że czego się spodziewałam, nie zupełnie nie odpowiada rzeczywistości, ale to, w co bardzo wierzę, jako Green Lab Institute, my cały czas spotykamy się i włączamy młode osoby, to, że kolejne pokolenia, jeżeli dzisiaj my weźmiemy się do roboty, kolejne pokolenia będą pokoleniami, które powiedzą sprawiedliwość, równość i to my postawimy definicję. Nie pozwolimy politykom, polityczkom z partii mięsa, z partii nierówności, z partii dyskryminacji stawiać nam definicję. Okej. Okay. Na European Vegan Summit będzie ponad 40 gości i będą to osoby ze świata biznesu, tam naukowcy, przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Powiedz mi, co powstaje z tej mozaiki? Co daje taka różnorodność zainteresowań, powiedzmy, zawodowych osób, które tam będą? No w tym roku nie ukrywam, że chcemy porozmawiać też trochę o tym, że warto inwestować w wegańskie biznesy. Mamy taką sytuację w Polsce, że jeżeli spojrzymy na rynek wegańskich zamienników czy sukcesorów, wolę słowo sukcesorów żywności zwierzęcej, to nie mamy bardzo wiele nowych firm. Wręcz przeciwnie, widzimy, że to jest taki moment lekkiej stagnacji, żeby nie rzec regresu.
I w tej sytuacji musimy zachęcić inwestorów, których jest masa na rynku, również inwestorów instytucjonalnych, takie instytucje jak banki, żeby zauważyli, że te elementy odpowiedzialności społecznej to jest też element, to też w tych elementach musi być odpowiedzialność klimatyczna z systemem żywnościowym. Ta różnorodność daje nam po pierwsze bardzo dobry materiał i to co roku wykorzystujemy do rzecznictwa na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie ONZ-u, bo Green Rep Institute jest akredytowany przy programie środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, w tym roku też wstąpiłyśmy. To tutaj się nie wstępuje. Jesteśmy interesariuszkami Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. To da nam też bardzo silny motor do, zdradzę tajemnicę, Ogólnopolskiej Federacji Bezpieczna Żywność, którą planujemy już w tym roku. Planujemy przy Future Food for Climate, czyli przy tej największej koalicji ponad 100 organizacji, inicjatyw, utworzenie czegoś formalniejszego, takiego lobby na rzecz bezpiecznej żywności, bo weganizm gwarantuje bezpieczną żywność. I musimy zadbać o to, żeby żywność wegańska też była bezpieczna. I planujemy właśnie Ogólnopolską Federację do Spraw Bezpiecznej Żywności, ale też daje nam taki motor na działania właśnie na poziomie europejskim w kontekście tego, co się będzie działo, czyli tych wszystkich dossier, faili, o których mówiłam, rozporządzeń, dyrektyw unijnych. Mówisz o tym, że będziecie się skupiali na biznesie przede wszystkim. Czy mogłabyś powiedzieć troszeczkę więcej o gościach, którzy tam będą, o konkretnych osobach? Tak, zaczynamy od inwestorów. Mamy oczywiście Sebastiano Posia-Castiglioni, wegańskiego inwestora, który jest znany z tego, że jest też aktywistą prawno-zwierzęcym i jest takim sojusznikiem European Business Summit od 3 lat. Ale nie tylko, mamy jeszcze kilka innych firm inwestycyjnych. Przechodzimy do różnych firm, które już dzisiaj działają na rynku, jak przykładowo Serio, Vegan Sunzone, roślinny kurczak Apollo, ale również Planet z Polski. Wchodzimy w Heurę, wchodzimy w kilka innych roślinnych kurczaków z całego świata. Przechodzimy do elementu polityki i wspierania roślinnej żywności, wegańskiej żywności na poziomie legislacji. Mamy tutaj przedstawicieli Plant-Based Treaty, czyli traktatu roślinnego, ale również Eleonorę Evi, posłankę z Włoch, wegankę, czy Benedette Scuderi, nowo wybraną posłankę do Parlamentu Europejskiego i posłanki oraz działaczki z Hiszpanii. Przechodząc do świata nauki jest z nami profesor Skubała i między innymi, przechodząc do świata takiego, powiedziałabym, prawie celebryckiego albo celebryckiego, mamy Ninę Curtis, która gotowała roślinną kolację w Białym Domu, ale też Eduardo Valsecchi Linfa i oczywiście warszawską Ether Vegan Bakery. Mamy też kilka takich paneli, sesji, które łączą food z innymi elementami, czyli osoby z sektora mody, wegańskiej żywności dla zwierząt tak zwanych towarzyszących. Czyli mamy taki przegląd w zasadzie wszystkich elementów produkcji, elementów współpracy nauki z biznesem, elementu marketingu, bo będziemy rozmawiać o tym, jak komunikować, czy jesteśmy rebelami i rebelkami i robimy rewolucję, czy jednak komunikujemy w sposób bardziej roślinne, umiarkowane, czy podajemy fakty naukowe, czy mówimy sprzeciw wobec systemu. Dobra, w European Vegan Summit rozpoczyna się 17 września, czyli w sumie za chwilkę, i całość będzie poprowadzona online, będzie poprowadzona w języku angielskim i mam pytanie za 100 punktów w takim razie, czy jeżeli jesteśmy takim przeciętnym obywatelem, który to oczywiście musi być troszkę bardziej zainteresowany kwestią żywieniową i bezpieczeństwa w ogóle żywności, kwestią roślinną, ale jeżeli jesteśmy takim przeciętnym obywatelem i odpalimy sobie European Vegan Summit, to czy my się trochę nie wynudzimy? W sensie, czy wiesz, czy to nie będzie taka atmosfera konferencji naukowej, która, no, której wnioski są bardzo ciekawe, ale dochodzenie do tych wniosków no, bywa długie i dla osób spoza środowiska eksperckiego dość męczące. Absolutnie nie. To jest, tak jak powiedziałam, jesteśmy w momencie turbulencji. To są pionierzy, pionierki wegańskiej rewolucji, wegańskiej zmiany. To są game changerzy.
to są osoby, z którymi nie da się nudzić. A jeżeli nawet poczujecie, że na jednym panelu jest zbyt monotonnie, albo zbyt grzecznie, albo nie ma jakiegoś elementu, o którym chcielibyście powiedzieć, to możecie wskoczyć na inne, dlatego że rejestracja jest bezpłatna na wszystkie 3 dni. Ja serdecznie zachęcam też dlatego, że ja nie wierzę, że w żywności istnieje takie pojęcie jak zwykły obywatel, zwykła obywatelka, bo my po prostu codziennie jemy. To nie jest kwestia samochodu, to nie jest kwestia mody, to nie jest kwestia fotela. To jest kwestia tego, co codziennie ląduje na naszych talerzach. Po prostu my się tym interesujemy, czy chcemy, czy nie. A jeżeli dzisiaj się tym nie zainteresujemy, to jutro będziemy chorzy albo chore. Więc absolutnie nie wierzę, że istnieje taka osoba, zwykły obywatel, zwykła obywatelka. Poza tym, niezależnie od zmian strukturalnych i systemowych, to, co każdy z nas i każda z nas może zrobić, to po prostu zdecydować, że 3 razy dziennie, czy 5 razy dziennie, czy jeżeli ktoś jest bardziej łachomy, to więcej razy dziennie, będzie lądował na jego talerzu, jej talerzu, będzie lądowała żywność, która jest etyczna i po prostu zrezygnujemy świadomie, w sposób absolutny, z krzywdzenia zwierząt pozaludzkich. No dobra, w takim razie zapraszamy jeszcze raz. To była Anna Spurek z Green Rev Institute, które jako to Green Rev organizuje European Vegan Summit, który w tym roku jest od 17 września do 19 września, tak? Tutaj nie przeciągnąłem, wszystko się zgadza. Zatem Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie, go vegan, stay vegan. Tak jest, też się pod tym podpisuję. Na razie, pa pa. I to tyle. European Vegan Summit możecie śledzić oczywiście na ich stronie, możecie też zajrzeć na media społecznościowe, jakby pełna dowolność, ale polecam zapisać się w ogóle na to wydarzenie i tego 17 września, chociaż czy 18, chociaż na chwilkę dołączyć do panelu, zobaczyć jak to wygląda, dlatego że to są tematy, które no mnie osobiście interesują, ale was, skoro słuchacie tego podcastu, też pewnie interesują, więc jakby polecam serdecznie. O, i tyle. A jeżeli chcielibyście dorzucić cegiełkę do wegaństwa, to będę bardzo zobowiązany. Zapraszam serdecznie na Patronite. Słyszymy się, no już niebawem. Na razie, cho.